wiem, ale z przodu naprawdę było bardzo dużo. To było jak się działo nawet z pasażerami z tyłu. Tu startujemy, tu sobie płyniemy, tu robimy postój, tu są 4/5 drogi mniej więcej, taki ja fajny. I, dokładnie, i tutaj o, w Rygolu, o tutaj o, będziemy kończyć. Za tym mostkiem, o tutaj o. Ile to kilometrów mniej więcej tych? Z 7? Oj, no. Okay. Dobra, siadaj Andrzej, bo my tu będziemy zdjęcia stąd. Ja to dawaj. Już, no muszę zarchiwizować wszystko, nie? Chociaż... Stasz, jesteś gotowy? Tak, przechodzę z Stanisław, zdjęć nie robię, przynajmniej będzie. Także płyniemy. A kroksy zdejmować? Jest tu silnik, czekaj. Tyle czasu tam odbieram, że pan ma. O matko, idę. Kultura. Pobierz wesołko. Witam, tu Krusz i Szokork. Słuchajcie, dzisiaj mamy wyzwanie, płyniemy pod prąd, żartuję oczywiście, z prądem. Czarną hańczą. Tak jest, czarną hańczą. Także to jest początek. Jaka to miejscowość, Stasiu? Dworzysko. Dworzysko. Z Dworzyska i kończymy gdzie? W Rygoli? Tak. W Rygoli. Stasiu, zobaczymy, płyniemy! Będzie kolizja! Dobra. Stasie z sternikiem, ja też mam wiosło, ale to jest wiosło awaryjne, czyli ja, jak się domyślacie, będę tylko kierował, gdzie mamy płynąć. Pan Sylwek zrozumie ten przekaz. Tak, ja tylko, ja nawiguję, ja mówię w prawo, w lewo, Staś, a Staś, o Boże, ważka. Nie, ważki nie są groźne. A Staś jest no, motorem napędowym tej całej imprezy. Ale słuchajcie, się klimaty zaczynają teraz pięknie. Przepięknie tu jest, zobacz. Coś niesamowitego. Stasiu, mocniej, mocniej, mocniej. Poczekaj, przyhamuję tę wiosnę. Dobra, skręcamy. Dobra, świetnie.
jak chcesz w prawo skręcić, to prawym wiosłem hamuj. I właśnie o takie klimaty nas czekają, słuchajcie. Takie konary wystające z wody, trzciny, szufary, zwalone drzewa. Generalnie trasa będzie prowadzić przez... Tak? Macie dwie pary wioseł? Tak. To zawracę, ja jedną zostawię, po co nam mówię? O, właśnie, o takie klimaty będą nas czekać przez całą drogę. Trasa, ja myślałem, że będzie około 200 km, to się okazuje około 7-8 chyba, to trasa kilometrów, ale to z kilka godzin nam zajdzie na pewno przepłynięcie jej. Płyniemy oczywiście z nurtem, bo jest wygodniej, łatwiej i tak nie zmęczymy się, a to dla nas jak z nas, nie? Zobacz, jak fajnie, wow. No na kajaku nie byłem już kilkanaście lat, także to jest mój pierwszy raz od wielu, wielu lat. Coś wspaniałego. Dobra, połączymy się później. Heja, cześć. Heja. Staśmy tam przeszkodę sobie po drodze. Widzisz się? Przepraszamy najmocniej, że przeszkadzamy.
Mocniej prawo. Przerwę na jakiś oddech, jak kupimy sobie, nie? No to co, idę picia słodkiego? Super. Czy są lody? Jak tam jest? Dobrze, jak mucha na pajęczynie. Dobrze, ja to sądziałam. Nagram w pajęczynie. Jak mucha na pajęczynie osobno. No idź. Andrzej, czerwony światełko miga. To dobrze, to... Idź, idź, już bliżej! Czerwony światełko mija. To ci nagrywam, tak? Już bliżej, Andrzej, jesteś. A to utrudnione, dłuższe? Bez winki. A, bez winki. Bez winki. To może innym razem. A fajnie, Wojtek, wiesz? Albo idźcie na tamty brzeg i wrócicie. Mhm. Wrócimy w pław. Nie, no to tam dojdziesz do drzewa i wrócisz. A ja nie skaczę, ja tylko się buję, Stasiu. Fajnie, Stasiu. No, to tak, wiesz, kocyk, coś zimnego do picia i można posiedzieć, nie? Dobra, to co, wracamy chyba, nie? Pierwszy. Ja pierwszy? Dobra. Czekaj, nagrywasz? Nagrywam, to jest najlepsza. Powrót zawsze najgorszy. Aha. Dobra. Zobaczymy. Musisz pić dość i to weź tak trochę rozpuszczaj, żeby coś fajnego było. To jest dobrze. O, tak specjalnie robisz. Byłoby tak fajnie. No Staś. Nie, ja już się dzisiaj kąpałam. No dawaj, Stasiu.
tak specjalnie się kuśtasz? To może cię zostawimy. A wiesz, tak spróbuj zrobić to, że jak ja na linii. O, to dawaj kroki. Bo ta linka powinna być bardziej naprężona. Słuchaj, jak się przytulisz, to się nie, bo nie spadniesz, bo już jeszcze o linę. Spokojnie. Pod pachę liny. Pani. Cieszeka, jaka ciocia, ona czekała cały czas, który z nas spadnie. Ciocia by chciała, żebyśmy spadli, tak. A co tak się tego drzewa trzymasz, Stasiu? Co tak się tego drzewa trzymasz, uczepiłeś się? Stasiu, namawiamy ciocię, żeby wyszła. Nie, ja nie wchodzę. Teraz twoja kolej. Nie, ja mam lęk wysokości. Ja to by trzeba było straż pożarną wzywać. No właśnie, tu ze Stasiem na górze siedzieliśmy. Powoli się zbliżamy do końca. Zostało nam, ile Stasiu? 2 kilometry do końca nam zostało, także jeżeli, gdybyśmy się zapomnieli pożegnać na zakończeniu tego spływu, to teraz się żegnamy, nie? No to wiesz, będziemy już wyciągać kajaki z wody i zbierać się z powrotem. Także dziękujemy za obejrzenie filmu. Trzymajcie się, hej. Moja siostra się pyta, z kim się żegnam. No z wami się żegnam, nie? Cześć. Z widzami!